zderzenie z tym, jak to wygląda tutaj, to było wow. To kosztowało nas około 700 dolarów. W salonie na przykład rozkładają tam z 5-6 namiotów. To są, słuchajcie, takie hangary, ogromne miejsca, gdzie po prostu tracicie wzrok. I to jest jak małe wesele. Jakie prezenty daje się na urodziny w Stanach? I czy w ogóle daje się prezenty? Okay. Jest dobrze? Wszystko dobrze? Hej koni, witajcie z moim gościem dzisiaj, którego na pewno wiele z Was zna, to jest Sylwia, a jak nie znacie Sylwię, to serdecznie Was zapraszam do Sylwii i na Instagram, i na TikTok. Tak. Na TikToku jesteś Szafka chyba, nie? Nie, jestem Sylwia Dam, ale Ci wszystko napiszę, to okay, potem wlepisz to w opisie, tutaj. Tak, wlepię tutaj i w opisie zostawię też, jakbyście chcieli link sobie nacisnąć i przejść do Sylwii. Natomiast chciałam uroczyście zakomunikować, że otwieramy nową serię. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego seria. Póki co nagrywamy dzisiaj dwa filmy, także dzisiaj poleci pierwszy temat, na pewno już jest w tytule filmu. A drugi temat poleci za tydzień. Będziemy poruszać kwestie życia w Stanach. Będą to śmieszne i poważne filmy. Smutne. Wy będziecie narzucać nam tematy, na które chcecie, żebyśmy pogadały i które poruszyły. Będziemy się posiłkować tym, co jest w telewizji, w internecie. Także zapraszam Was serdecznie na nową serię. A ja Was od razu przepraszam, bo mam aparat ortodontyczny i nie wiem, czy Ty też tak miałaś, ale ja cały czas robię tak. I tak nieświadomy. I potem jak coś nagram i zobaczę, mówię, girl, przestań. Więc sorry. To jest normalne, bo wysychają usta tak, przy tak, aparacie. Tak, ja cały czas. Taki mały disclaimer. Słuchajcie, dzisiaj zaczynamy od tematu urodzin w Stanach. Też są obchodzone tutaj. Tak, ale są obchodzone troszeczkę inaczej. I pamiętam, że pierwsze takie zderzenie z tym, jak to wygląda tutaj, to było wow. Od czego zaczynamy? Od tego, że urodziny są tutaj obchodzone bardzo pompastycznie, bardzo duże, bardzo drogie. Ludzie chcą mieć jak najwięcej, jak najgłośniej, jak najbardziej wow. Tak. I jeżeli już to zaczyna się od dzieciństwa, z czego przy takiej dużej pompie te urodziny trwają 2 do 2,5 godzin tak. I jest koniec. Dla dzieci takich od wieku szkolnego, bo jak są malutkie dzieci, to te urodziny zazwyczaj trwają godzinę, godzinę i pół. Tak, także wszystkie te przygotowania, tak. Zaproszenia, potem prezenciki dla dzieci. I... Tak, tak, tak. I całość trwa tak krótko, więc ja pamiętam, jak się do Irlandii przeprowadzili, to w Irlandii już były te urodziny właśnie w takim stylu jak tutaj, a ja zawsze organizowałam je po naszemu, po polsku, zawsze dzieci zapraszałam wszystkie do domu, zostawały tam na 4 czy 5 godzin do wieczora i ci rodzice tak mówią, na pewno jesteś pewna? Oni nie dowierzali, że ktoś może zrobić to w domu tak. I przez tyle godzin zajmować się dziećmi, bo tutaj bardzo często są wyjścia organizowane. Tak. I w jakich miejscach? Tak, to są takie małpie gaje, ale musicie wiedzieć, że te małpie gaje, tak to chyba się potocznie mówi, są, słuchajcie, takie hangary, ogromne miejsca, gdzie po prostu tracicie wzrok i to jest na takiej zasadzie, że w wieku szkolnym zazwyczaj w podstawówce zapraszacie całą klasę i macie tam 20 dzieci i przez pół, i te urodziny trwają zazwyczaj jakieś takie 2 godziny, no nie? Tak, najczęściej są tak, tak, 2 godziny, tak. I przez godzinę i pół nie widzicie ani waszych gości, ani rodziców, którzy przyszli z tymi dziećmi, bo musicie tutaj wiedzieć, że rodzice są też na tych urodzinach. I to po prostu traci w ogóle na tej magii urodzin i obchodzenia i świętowania tego jubileata. Bo macie, niby macie gości, ale ich nie widzicie i w ogóle nie macie czasu z nimi spędzić, nie macie czasu, aby być z nimi. Spotykacie się potem na ostatnie pół godziny, jedzie jest tort, tak, jecie pizzę, tort i ciasteczka, czy te cupcake, czy muffin, które są kupione. I tyle, i do widzenia, i po urodzinach. Dokładnie. Jedzenie. No, jedzenie. Jedzenie. Tak. Na każdych dziecięcych urodzinach, przynajmniej jak moi dzieci opowiadają, co było?
No pizza i ciasto. Tak. Zawsze jest pizza, zawsze jest ciasto. Kiedyś pamiętam, że po urodzinach, po właśnie takim małym gaju, to znajoma wzięła wszystkie dzieciaki do chyba Chick-fil-A, czy jakieś tam te nuggetsy jadły dzieci i... Chick-fil-A jest jeszcze dobre, bo pizze to są... I ja mogę Wam powiedzieć, bo my się przeprowadziliśmy dopiero 2 lata temu do Stanów Zjednoczonych i oczywiście w pierwszym roku poszliśmy też za tym trendem i wyprawiliśmy naszemu synowi Ignasiowi 7 urodziny też w takim małpim gaju. Wszystko kosztowało nas około $700 i powiedzieliśmy nigdy więcej. I słuchajcie, tutaj nie chodzi o to, że jakoś nie stać nas, czy nie chcemy wydawać pieniędzy na dzieci. Ja po prostu my nie czuliśmy czegoś takiego, że my świętujemy nasze dziecko. Mm-hmm. Tylko to było zrobione, wiesz, dla gości, których nie widzieliśmy. I potem pod koniec dnia usiedliśmy sobie z mężem i powiedzieliśmy, kim w ogóle były te osoby, kim były te dzieci. Nie mieliśmy ani szans porozmawiać z nimi, tak. No bo te ostatnie pół godziny to nie jest tak, że wszyscy sobie ładnie usiądą, zjedzą i pogadają. Nie, cały czas ktoś tam wylał kubek, nie wiem, soku pomarańczowego. Ktoś tam chce jeszcze pizzę, podaj to, zanieś to. Ktoś tutaj płacze, więc to jest takie w ogóle, takie inne. Mhm. Ale czuje się taki przymus społeczny, żeby coś takiego zorganizować. Wiesz co, w pierwszym roku tak zrobiliśmy, w tym roku zrobiliśmy w ogóle inaczej i było wyśmienicie. Mhm. Ignacy, mój syn skończył 8 lat, powiedział, że to są jego najlepsze urodziny, jakie miał w życiu, bo my mieszkamy w miejscu, gdzie z przodu domu mamy taką polanę. Mhm. I nasz syn zazwyczaj codziennie po szkole rzuca plecak i idzie na tą polanę i bawi się ze prawdziwy swoimi... Prawdziwy chłopak. Tak, bawi się ze swoimi przyjaciółmi i to są jego prawdziwi przyjaciele, z którymi spędza czas. Gdy się zapytaliśmy go, kogo chcesz zaprosić, on powiedział, że chce mieć te dzieci, z którymi się bawi. Mm-hmm. Słuchajcie, wymienił jedną dziewczynkę ze swojej klasy, małej kobieciarz. I tyle. Więc mieliśmy tylko te dzieci, które on chciał zaprosić. Byliśmy na tej polanie, ale nie było tak, że dzieci się ganiały cały czas. Ja wymyśliłam, że będziemy robić t-shirty, tie-dye t-shirty. I kupiłam taki zestaw na Amazonie i rodzice też byli. I to są rodzice, których my znamy, bo spędzamy z nimi codziennie czas. I rodzice robili t-shirty, dzieci robiły t-shirty. To jest takie fajne, bo teraz, jak minęło kilka tygodni po tych urodzinach, my widzimy dzieci w tych t-shirtach tie-dye, tak, to jest takie bardzo amerykańskie. Myśmy też to robili na urodzinę. To jest takie fajne. Dziewczyn akurat. No. Zawsze wymyślałam właśnie jakieś takie DIY, żeby dzieci mogły sobie robić, więc to były przeróżne rzeczy. Pamiętam, że robiłam zdjęcia, jakby takie grupowe i osobne. Tomek w tym czasie jechał wywoływać do Walmartu chyba gdzieś tam, żeby te zdjęcia wydrukować. A one w tym czasie robiły sobie, kupowałam takie drewniane ramki, na przykład ozdabiały, robiły to, jak mniejsze dzieci były. I wtedy sobie te zdjęcie wkładały i miały taką pamiątkę. Fajnie, i to jest takie osobiste. I wtedy jesteśmy właśnie z tą osobą, która obchodzi urodziny. I nie wiem, no oczywiście są ludzie, którzy wolą takie małpie gaje i mieć spokój. Są osoby też, które mówią, że bo naprosimy dzieci, rozwalą nam cały dom. No wiecie, rozwalą dom Wam na tyle, na ile pozwolicie rozwalić ten dom, więc... Tutaj po prostu trzeba patrzeć, co komu pasuje. Ale jest to związane z tym, że Amerykanie generalnie nie lubią zapraszać do domu i wolą wszystko organizować. Tak samo spotykać się ze znajomymi, to umawiać się z nimi gdzieś na przykład w restauracji. To rzadko, żeby się, wiesz, tak zapraszali do domu. Dokładnie. I co najciekawsze, po tym jak my zrobiliśmy te urodziny w domu na polanie... Zainspirowaliście. Zainspirowałam moje sąsiadki, których dzieci są w tym samym wieku, co mój syn. I już byliśmy na jednych urodzinach u nas na polanie w zeszły weekend. A kolejnym, kolejnym sposobem na urodziny są popularne sleepovers. My jeszcze nie jesteśmy w tym wieku. No, bo to jest mniej więcej jakby, jak powiem, middle school to już jest za późno, czyli czwarta, gimnazjum. Piąta może klasa? Ale mniej więcej czwarta, piąta klasa to są takie popularne właśnie takie spędzanie czasu, że dobra, idziemy na sleepovers, wtedy te imprezy są organizowane jakby takie jakby sleepovers, że każdy sobie przynosi ten swój śpiworek albo w takich bardziej fancy wersjach to widziałam, że mamy robią takie namioty, w których sobie śpią w salonie, na przykład rozkładają tam z 5-6 namiotów.
Fajne to jest. Robią te beauty boxy takie, ale to drogie. I generalnie czasami pewnie widać gdzieś tam w telewizji albo w filmach takie drogie urodziny. Wczoraj właśnie z Zuzią rozmawiałam, mówię, powiedz mi, jak to wygląda. Ona mówi, no bo tak, bo w tych filmach to pokazują najczęściej te urodziny drogich, bogatych ludzi. I na przykład całkiem inaczej wyglądają urodziny, jak dziecko jest małe, jest podstawówka, potem trochę inaczej gimnazjum, chyba najgorszy czas, bo nie wiadomo co robić. No i potem liceum, to już jest tak, że macie zawsze taką, praktycznie taką samą grupę ludzi co roku. Widzieliście, jak wyglądała szesnastka Zuzi, bo tutaj na przykład to jest te Sweet 16, to jest takie bardzo ważne urodziny. Takie małe 18 urodziny w Polsce, nie? Tak. Takie, o takim I znowu w bogatych na przykład rodzinach, to Sweet 16 to jest często organizowany w jakichś lokalach, jest DJ i auto można dostać w prezencie. Samochód. To na pewno widzieliście, ale to rzadko kiedy tutaj bywa, no Zuzia się z tym nie spotkała wśród znajomych. Ja nie słyszałam. Auto jak dostają 10, no to dlatego, że po prostu muszą je dostać. Jest coś takiego jak quinceañera. Nie wiem co to jest. Quinceañera, dobrze mówię? Quinceañera. To jest hiszpańska piętnastka. I to jest jak małe wesele. To Hania była w zeszłym roku na takiej imprezie. To jest autentycznie, masz lokal wynajęty. Ta dziewczynka ma jakby suknię ślubną. Jest orkiestra i jest pełno ludzi i to jest taki jakby krok w dorosłość. Okej, okay. Nie słyszałam jeszcze. No niesamowite i to jest z takim przepychem. Widzisz, to kultura, to inne tradycje. No, ale Hania powiedziała, że na przykład było bardzo dobre jedzenie. Bardziej jak my, moja taka mentalność jest, żeby dobrze nakarmić swoich gości, więc tam jest wszystko domowej roboty. I wiesz co, myślę, że z wiekiem, jak dzieci są starsze, to jest łatwiej wyprawiać te urodziny, bo dzieci zaczynają mieć taki stałych przyjaciół. Nie jest to jak na przykład w pierwszej klasie. My jak się przeprowadziliśmy, to nasz syn dosłownie kilka dni po rozpoczęciu roku szkolnego dostał, wiesz, zaproszenie. Mówi, Boże, jaki socjalny moje dziecko, od razu już zaproszenie. Okazało się, że cała klasa została zaproszona, bo to są takie tradycje. I potem z wiekiem to się troszeczkę rozkrusza i dzieci zaczynają mieć tych stałych przyjaciół i to jest tak fajnie i łatwiej, tak bardziej intymnie można to zrobić, a nie taki, wiecie, takie duże wszystko. Mnie Sebastian męczy właśnie z takim małym gajem, więc pewnie zorganizujemy mu przynajmniej raz, żeby miał to porównanie. Ale tutaj zawsze jak jest trampolina albo coś, to oni wolą ognisko. I te dzieci tak uwielbiają właśnie, jak jest ognisko, jak jest, bo to jest coś innego. Więc bardzo lubią być w domu i zresztą moje dziewczyny to już w ogóle lubią w domu spędzić. One nie potrzebują nic wielkiego. A wolą sobie w domu posiedzieć. A naprawdę można fajnie to zorganizować w domu. Więc można iść z trendem, oczywiście, jeżeli chcecie się asymilować z kulturą, być częścią tej kultury, ale nie trzeba, słuchajcie. My raz zrobiliśmy to i wystarczyło, zobaczyliśmy jak to wygląda. Ignacy nadal pójdzie na takie urodziny, jeżeli będzie zaproszony, bo to wiecie, nie nam decydować, czy on chce tam iść, czy nie. Ale my po prostu zauważyliśmy, że my wolimy inny rodzaj tego obchodzenia, świętowania. Ignacemu też to się podoba, więc po prostu tak zostaniemy. A kto wie, może w następnym roku wymyśli coś innego i będzie coś innego na topie, więc. Jakie prezenty daje się na urodziny w Stanach? I czy w ogóle daje się prezenty? Wiecie, dlaczego to mówię? Bo na urodziny, na które został Ignacy, na pierwsze urodziny, na które został zaproszony, na zaproszeniu było napisane, że rodzice nie chcą, żeby dziecko dostawało prezenty. I to był dla mnie szok. No dla mnie też, bo się nie spotkałam z tym. Bo idziesz na urodziny, obchodzić święto czyjeś, jakiegoś chłopca, dziewczynki i dostajesz na kartce napisane, że rodzice nie chcą, żeby dziecko dostawało prezenty. I ja po prostu byłam taka zagubiona w tym, nie wiedziałam co robić. I podobno to jest bardzo modne, bo potem córka naszej sąsiadki też obchodziła urodziny, kończyła ona 5 lat. I też było napisane i ja po prostu poszłam do niej i powiedziałam, że przepraszam, bardzo głupio się z tym czuję i nie wiem co zrobić, czy ja mam kupić ten prezent, czy nie. I ona wytłumaczyła o co chodzi, że ona po prostu ma przepych tego wszystkiego, no bo tutaj jak wiecie, jak są święta Bożego Narodzenia, to dzieci po prostu dostają bardzo dużo prezentów. I ona powiedziała po prostu, że gdybyśmy chcieli, to możemy kupić jej książkę, coś z czego będzie korzystała, a nie jakąś kolejną lalkę, wiecie, i tak dalej. Więc to było mega dziwne dla nas. Mm-hmm. To tak samo dla mnie, jak są te prezenciki na do widzenia, po urodzinach. No. Po prostu nie rozumiem tego, bo dostajecie małe paczuszki,
z takimi pierdółkami, potem nie jakieś, wiadomo co z tym zrobić. I się wala to wszystko i o, w ogóle ludzie wydają pieniądze na to i no. Nie. Ja Zuzi na tą szesnastkę pamiętam zorganizowałam tak, że każdy na odchodne dostał świeczkę. O, no fajnie. I to były takie malutkie, kupiłam taki komplet świeczuszek i każdy mógł sobie wybrać po prostu zapach, który mu pasował, nie? Albo zróbcie t-shirty tie-dye, to będzie super pamiątka. Dokładnie, coś co można zrobić podczas urodzin tak. I fajna zabrać pamiątka. Ze sobą. No. Chociaż już jak się są starsze dzieci, to nie są zainteresowane, bo one mają swoją muzykę, ktoś tam gra na gitarze i sobie w taki sposób spędzają czas. Okej, słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobał pierwszy temat urodzinowy. Liczę na Was, na podrzucanie nowych tematów, na jakie moglibyśmy pogadać. Mogą być przeróżne, nie wstydźcie się, piszcie o wszystkim, co chcecie, o czym byśmy mogły porozmawiać. Jesteśmy otwarte na odpowiedzi. Ja Was serdecznie zapraszam do Sylwii. Sylwia kręci super krótkie filmiki, których ja nie potrafię. Muszę się nauczyć od Sylwii to trochę raz. I się po prostu uzupełniamy. Ania woli dłuższe długie formy, tak. Na YouTubie, ja wolę być na TikToku. Wyszło to totalnie spontanicznie, nie myślałam, że aż tyle ludzi tam przyjdzie, ale no, jest jak jest. No. Właśnie przed chwilą nagrałyśmy na TikToka u Sylwii, także serdecznie zapraszam, oglądajcie. A za chwilę będzie w temacie kolejny temat, który nagramy, więc już serdecznie Was zapraszamy na przyszły tydzień. Poza tym planuję tydzień vlogu w przyszłym tygodniu, więc też Was zapraszam. A póki co życzymy Wam dobrego weekendu. Odpoczywajcie, relaksujcie się, no i dużo zdrówka. Trzymajcie się. Pa! Pa!